Witajcie kochani w nowym filmie. SPF-ik nałożony, to jestem z Herbal Care, lubię go, widać po zużyciu i przechodzimy do pierwszej nowości, najświeższej chyba w mojej kolekcji, czyli nowy podkład z AA, idealne wygładzenie. Ja go sobie wziąłam w odcieniu numer 3, który wydawał się w Rossmanie jednym z jaśniejszych, w sensie były tylko trzy kolory i te dwa pierwsze naprawdę wydawały się mocno jasne, wręcz prawie białe, więc wzięłam trójkę. No i jak widać, źle zrobiłam, bo wyglądam jakbym wyszła z solarium i właśnie sobie zdałam z tego sprawę, ale wyjęłam sobie rozjaśniacz Znam, który zawsze ratuje mi dupsko, i nałożyłam po prostu paćki tego rozjaśniacza na ten podkład i jak widzicie, udało mi się ten kolor dość porządnie rozjaśnić, więc uważajcie, bo oświetlenie w Rossmanie, no niestety, ale jest nieadekwatne do rzeczywistości. Roztarłam na połowie twarzy dłonią, pomijając ten wąsik biały, o którym zupełnie zapomniałam, nie wiem czemu, przecież patrzyłam w lusterko i potem pół godziny przy edycji się przy tym śmiałam. O, widzicie, on ciemnieje, widać na załączonym obrazie. Więc na to też trzeba zwrócić uwagę. Sam podkład jest dość fajny, zastygający, słuchajcie, także powinien być długotrwały. No i co mogę jeszcze o nim powiedzieć? Krycie ma takie średnie, które da się budować, bardzo przyjemny na twarzy, skóra bardzo ładnie w nim wyglądała, jednak coś w tym makijażu później go zepsuło, o czym przekonacie się za chwilę. Za chwilę do tego tematu wrócimy. Oczywiście wszystko, jak już rozprowadziłam łapką, to doklepałam gąbeczką, co też zaraz uczynię. Gąbeczka pochodzi z Action. Jest to taka gąbeczka, która kosztowała mnie całe 4 zł. Jest w dodatku z taką podstawką, na której można ją potem postawić, jak się umyje. Z takim, wiecie, trochę to wygląda jak sprężynka, na pewno widziałyście. Ale powiem Wam, że ona jest tak mięciutka, że polecam Wam na serio ją wziąć, bo jest lepsza niż te takie bez tej podstawki. Chociaż tamte też lubię, ale ta jest dużo bardziej miękka. Korektor True Skin to jest odcień 005, taki bardziej ciepły, ponieważ jestem troszeczkę opalona mimo SPF-u stosowanego. No, mimo wszystko mnie słoneczko złapało. Moje przebarwienia też przy okazji. I przechodzimy do kolejnej nowości, jaką jest puder Magic Mango. Kosztuje jakieś 8 zł w Action, bardzo fajny z podpalcami, drobno zmielony. Pachnie przepięknie mango, ale mam solidne podstawy, aby twierdzić, że to właśnie on zepsuł efekt tego podkładu, bo nie wierzę, żeby podkład, który zastyga i tak fajnie się rozprowadza na twarzy, świecił się dosłownie po godzinie jak latarnia. Zobaczycie, że kiedy przejdę już do bronzera, różu i rozświetlacza, to najpierw będę musiała przypudrować ponownie twarz, ponieważ ona jest tak bardzo wyświecona. Ja już miałam nawilżające podkłady i nic takiego się nie działo, na pewno nie po godzinie, tylko po solidnych kilku, a tutaj natknęłam się nawet w internecie potem na opinię, przypadkowo zupełnie, że niestety, ale ten puder swojej funkcji nie spełnia. No dlatego mam powody przypuszczać, że podkład jest ok, natomiast ten puder już niekoniecznie, więc weźcie to proszę pod uwagę przy zakupie. Następną nowością z Action jest taka piękna paleta Wild Flowers. No z racji samego opakowania nie mogłam jej nie kupić, kolory też są bardzo w porządku. Koszt 19,99. Zaczynamy oczywiście od matowego beżu, jak żeby inaczej. Nakładamy sobie go w strategiczne miejsca. Jeżeli chodzi o tą paletę, to jestem z niej bardzo zadowolona, powiem Wam. Fajne kolory, fajna pigmentacja, nie osypuje się. Kupiłam też kolejną edycję chyba kredek, o ile to nie są te kolory, które już mam, ale stwierdziłam, że na tyle je lubię, że wydam dychę i po prostu pobawię się nimi dzisiaj. Zaczynam od rozbielenia wewnętrznego kącika. Robię sobie po prostu dzisiaj taką kredkową bazę podcieniowania i najpierw nakładam tą białą kredkę. Jak wiecie, ja te kredki uwielbiam, ponieważ się świetnie rozcierają. No i dlatego właśnie zdecydowałam, że dziś się nimi pobawię. Rozcieram sobie to pędzelkiem, możecie też rozetrzeć tą kredkę palcem. Wszystko spoko. Na nią nakładam taki, to jest taki cień ekry, on już ma lekki błysk. No i właśnie posłuży mi do rozbielenia wewnętrznego kącika. Dokładam sobie jeszcze, bo naprawdę chcę, żeby ten rozbielenie było takie bardziej widoczne. Przy opalonej skórze jeszcze fajnie się to tak mocniej wybija. Następnie przechodzimy do kredki zielonej i nią sobie również cieniuję zewnętrzny kącik. Taki kształt, jakbym chciała mniej więcej, żeby to było. Wychodzę oczywiście ponad załamanie, bo jak się już ma troszeczkę opadającą powiekę, to trzeba właśnie to robić, żeby w ogóle te cienie było widać. I sobie tworzę
kształt. Widzicie, pigmentacja tych kredek też jest fajna. Jak się je rozetrze, no to czasami trzeba dołożyć, wiadomo, ale to dlatego, że no, też nie chciałam przesadzić, więc lepiej zawsze dołożyć, niż potem ścierać. No i właśnie tutaj sobie górę dopracowuję i będę ponownie rozcierała. One wprawdzie, te kredki, nie są zastygające, ale jako baza służą świetnie. A jako kredki na linię wodną na przykład, no już może niekoniecznie. Natomiast jeżeli chodzi na przykład o dolną powiekę, to przygruntowane cieniem trzymają się cały dzień. Przechodzę do takiego fioleciku pięknego i zaraz za tą zielenią również robię sobie bazę kolorystyczną z tej kredki. Staram się już troszeczkę też zacierać granice, żeby jedno przenikało się w drugie, co generalnie przy tych kredkach nie jest problemem. Zatrzymuję się tam, gdzie mniej więcej kończy się ten jasny cień. I tutaj też wychodzę delikatnie ponad załamanie, jak widzicie. Biorę sobie inny pędzelek, żeby nie mieszać za bardzo kolorów na tym jednym i rozcieram. Potem wracam do tego pierwszego, który miał resztki kredki zielonej i rozcieram tą granicę, aż będę zadowolona z efektu. Teraz biorę sobie taki mały kuleczkowy pędzelek i nakładam błyszczący zielony cień w zewnętrzny kącik na tą właśnie bazę z zielonej kredki. Jedna z Was prosiła mnie o makijaż do zielonej sukienki, więc stwierdziłam, że taki zielono-fioletowy będzie się tutaj idealnie wpasowywał, bo chciałam właśnie wykorzystać te cienie z Action, więc stwierdziłam, że sobie takie ozmaluję. Mam nadzieję, że się któreś z Was przyda. Oczywiście kolory można zmieniać dowolnie. Następnie przechodzę do takiego fioletu, no i jak się możecie łatwo domyśleć, nakładam go na fioletową bazę z fioletowej kredki. On jest taki bardziej burgundowy niż fioletowy, ale ta baza mi fajnie ten kolor wybije. Wtedy te kolory też stają się takie intensywniejsze, jeżeli macie właśnie kolorystyczną bazę. Są też takie fajne bazy na przykład z Piluis, tylko że są strasznie drogie niestety. No ale można się posiłkować właśnie kredkami, tak jak się to w sumie robiło kiedyś, zanim te bazy powstały. Biorę sobie jeszcze troszeczkę takiego matowego różu i daję na przejście pomiędzy tym ciemnym fioletem a tym moim jasnym kolorem, żeby był fajny gradient. I rozcieram granicę. Dodanie jasnego koloru też powoduje, że tą granicę jest łatwiej rozetrzeć, bo jeżeli macie bardzo mocny ciemny kolor i potem przeskok do jasnego, no to jakby musicie się więcej napracować i nie wygląda to tak efektownie, jak mogłoby właśnie przy dodaniu takiego pośredniego koloru. Tutaj sobie jeszcze wracam, poprawiam, znowu rozbielam ten wewnętrzny kącik, łączę z tym różem i tak się bawię. Powiem Wam, że ostatnio te makijaże sprawiają mi niesamowitą frajdę. Długo się nie malowałam, długo dla Was nie nagrywałam i teraz to procentuję w takim zadowoleniem, kiedy w końcu usiądę i coś zmaluję, że hej ho. Rozcieram sobie górne krawędzie połączeniem tych dwóch matowych cieni, takiego beżu bardziej cielistego i tego jasnego. I jak widzicie, tak jakby wyciągam te cienie, tą granicę cieni na zewnątrz. Biorę sobie jeszcze czysty pędzelek, no i robię to tak długo, aż będę zadowolona z efektu, aż tam nie będzie takiej mocno odciętej linii. Wzięło mi się tutaj na ten pędzelek też tego właśnie cienia, który nakładam w wewnętrznym kąciku, przez to troszeczkę się tam błyszczy. Ale to nic, bo jakby też wpasuje mi się to w ten makijaż. Nie zawsze tam musi być matowo, tam może też się błyszczeć, szczególnie właśnie pod łukiem brwiowym. No i to tak się prezentuje. Jak widzicie, moja twarz już na tym etapie zaczyna się świecić, a jeszcze nie zrobiłam drugiego oka. Nałożyłam kredkę taką z czego to było? Z Essence na linię wodną. Bardzo fajna kredka, 5 zł kosztuje. No i zabieram się za robienie kresek. Tutaj właśnie już Wam pokazywałam, że moja twarz się świeci niemiłosiernie. Eyeliner miałam kiedyś taki żelowy, jednak on mi nie przypasował. Ten jest taki w kałamarzu. I ku memu zaskoczeniu kosztował też około 4-5 zł. Naprawdę robi fajne kreski, które trzymały mi się cały dzień. Ta kreska mi się nie skruszyła, nie osypała, poniszczyła się tylko dopiero wtedy, kiedy zdjęłam sztuczne rzęsy. No ale to wiadomo, z klejem po prostu odeszła. A tak, no to naprawdę jestem w ciężkim szoku. Fajnie się tym eyelinerem rysowało te kreski, nie był jakiś za bardzo miękki. No, naprawdę szok. Szok, szok, szok. Nie szczypały mnie oczy. Jestem naprawdę bardzo zadowolona z tego eyelinera.
dużo bardziej niż z tego w tym słoiczku, bo ten w słoiczku strasznie szybko zastygał i miałam problem z nim pracować. Tutaj jednak zobaczcie, pyk pyk i nawet na kamerze udało mi się tą kreskę zrobić. Tuszuję rzęsy tuszem z Maybelline, bo go lubię. Świecę się już jak latarnia, więc zanim przejdę do dalszych kroków konturowania i tak dalej, będę musiała po prostu się właśnie odbić bibułką matującą, no bo inaczej porobią mi się niesamowite plamy. Także ten puder, słuchajcie, nie działa, nie polecam Wam. Wiem, że jest jeszcze jeden rodzaj teraz w tej nowej kolekcji, ale ja bym już nie brała. Te poprzednie jakoś mi się sprawdziło. Miałam kiedyś ten czereśniowy i były spoko, natomiast no ten... Tutaj pudruję się jeszcze raz tym samym pudrem, żeby go sprawdzić, no ale potem, tak jak mówię, świeciłam się znów za niedługi czas, więc nie polecam Wam tego pudru zdecydowanie. Oprócz zapachu nie ma w nim nic fajnego. Biorę sobie matową zieleń, chociaż powiem Wam, że taka mocna powieka z tym gołym dołem też mi się podobała, jednak stwierdziłam, że w kamerze to wygląda tak sobie i do zdjęć też może nie być takie aż fajne, jakby ten makijaż był niekompletny, więc połączyłam to z matową zielenią. Biorę sobie tutaj tą paletę do konturowania, którą miałam w Birthday Box z Douglasa i zapowiadała się świetnie, natomiast kiedy zeswatchowałam te dwa bronzery po moich dzisiejszych wpadkach, zobaczcie jakie one są ciepłe, to nie miałam ochoty już na dalsze eksperymenty, więc odłożyłam ją na inny raz i wzięłam sobie bronzer po prostu z Ingrid, ten duży. Teraz mam nieco problem, bo przy tych moich przebarwieniach, kiedy nałożę właśnie bronzer w te miejsca, to one się jakby zlewają z tym bronzerem i wygląda to jak taka nieroztarta trochę plama. No ale trudno, taki mój urok, muszę przeboleć, aż one znowu tak troszeczkę zbledną na jesień i znowu będzie wszystko ok. Tutaj dorabiam sobie jeszcze górę cieniowania, bo zrobiłam te kreski, więc chciałam, żeby wszystko było tip-top. Biorę sobie też te trzy rozświetlacze, które kocham, uwielbiam, po prostu są rewelacyjne. To jest, tam jest róż taki rozświetlający i dwa odcienie rozświetlacza stricte. Biorę sobie ten na środku, no i on naprawdę daje super blask. Jest naprawdę bardzo fajny to produkt. Jeżeli znajdziecie, a wiem, że jeszcze są, to bierzcie w ciemno. Zobaczcie, jaki blask piękny. Teraz ten najjaśniejszy daje sobie wewnętrzne kąciki i je rozjaśniam. I teraz przechodzimy do różu. Akurat pod ręką miałam ten z Hehan, który testowałam w ostatnim filmie. Bardzo się z nim lubię. Ma taki fajny kolor, ożywiający cerę. Dla mnie bomba. Jest tych kolorów tam dużo, dla każdego coś fajnego. Podlinkuję Wam ten ostatni film. I przechodzimy do sztucznych rzęs, które również pochodzą z Action. Kosztowały też 4 zł z hakiem. I były też fajne i elastyczne. No, łapka cała uwalona jak to przy moim malowaniu. Tutaj mam też fajne chusteczki z Action, tu macie tą gąbeczkę. Chusteczki do demakijażu też kosztują jakieś 2 zł może. I przechodzimy do kolejnej nowości, czyli pomadka matowa z L'Oreala. Myślałam, że ten kolor może być za trupi, ale zaryzykowałam. Pachnie bardzo fajnie, czego też się nie spodziewałam, bo te standardowe pomadki śmierdzą, te takie actionowe, tematowe. To jest kolor 212 Nudist i ku memu zaskoczeniu kolor jest chłodny, ale wpada sobie w taki fiolecik, który ja bardzo na sobie lubię. Zobaczcie, wcale nie wygląda tak trupio, jest to po prostu taki, dla mnie to jest taki dzienny fiolet, ja bym mogła takie nosić, ponieważ mam chłodny typ urody. No i tak przedstawia się efekt końcowy. Zabawa była przednia, produkty są tanie, paletkę Wam jak najbardziej polecam. Podkład będę jeszcze testować, bo mam wrażenie, że skrzywdziłam go tym pudrem, który zepsuł wszystko. Tutaj jeszcze macie oczko z bliska. Myślę, że fajnie to wyszło naprawdę. Dajcie znać, co myślicie. Ja już dzisiaj uciekam. Do zobaczenia, kochani. Do następnego. Pa, pa! Zostawcie proszę ślad po sobie w postaci łapki, subskrypcji albo komentarza. Dzięki z góry. Pa!